Cześć, witajcie w nowym vlogu, który jest vlogiem na Wasze życzenie, bo nie tak dawno pokazywałam moją garderobę letnią i pod vlogiem było sporo komentarzy, ale Suzy, nie pokazałaś butów, nie pokazałaś torebek, pokaż nam to, więc proszę bardzo, dzisiejszy vlog znowu z mojej garderoby, więc mam nadzieję, będzie się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wiecie co dalej. Podzielę to tak, najpierw opowiem o butach, jakie mam i niektóre są nowe, niektóre są bardzo stare, potem o całej reszcie akcesoriów, o torebkach i tak dalej. Słuchajcie, zacznę od czegoś, co jest oczywiste, o czym wspominałam entnaście razy, ale warto to mieć, bo to się po prostu sprawdza. Jeśli chodzi o buty, ja muszę mieć w mojej kolekcji tej letniej, wiosenno-letniej, ale głównie letniej, lekkie buty sportowe w kolorze białym, które będą butami szmacianymi. I to są buty, które pokazywałam 100 razy z Oysho, które wczoraj wyprałam w pralce na okoliczność tego vloga i nic się z nimi nie stało, aczkolwiek nie rekomenduję prania tam w pralce, żeby nie było na mnie. O co chodzi? Rzeczywiście przydają mi się takie buty, na przykład do samolotu, na dłuższe spacery, na dłuższe wędrówki. Buty szmaciane, nie słuchajcie, skórzane, bo mam też skórzane, nieprofesjonalnie, mam też skórzane, ale nie o skórzane buty mi chodzi. Chodzi mi o szmaciane, które będą przede wszystkim, jak czuję tutaj, są lżejsze, są bardziej przewiewne, no i są właśnie takimi butami, kiedy nie pada, tak? Tam nic nam nie przemoknie. Oczywiście warto mieć skórzane buty sportowe, ja mam te, widzicie, Jopa, ale dużo bardziej na wakacjach przydają się takie lekkie buty szmaciane białe. A jeśli chodzi o białe buty, słuchajcie, to nie jest to takie oczywiste, bo kto tam mnie ogląda, to wie, że kilka sezonów temu kupiłam białe totsy, mokasyny. Słuchajcie, białe totsy, mokasyny, w których nie chodzę już teraz w ogóle. Troszkę już są zniszczone, to jest raz i widać te zniszczenia. Dwa, białe buty, jeżeli macie kupować, to tylko i wyłącznie sportowe. Te nie przydają się, bo w białych stylizacjach one mi nie do końca pasują, w granatach też nie. Dużo lepiej, jeśli chodzi o buty, mokasyny, traficie, jeśli kupicie na przykład właśnie granatowe, bo ten granat pięknie zagra z białym, z czerwonym i tak dalej. Najchętniej w ogóle, jeśli chodzi o buty wakacyjne, to chodzę w tych różowych. Jak mnie tam śledzicie na Insta Stories, Instagramie, to właśnie one się najczęściej pojawiają z tych trzech par. Więc mokasyny, karmelowe, beżowe, różowe, czerwone, granatowe, ale słuchajcie, te białe, to rzeczywiście w nich chodzę najmniej i takich butów mokasyn teraz bym już nie kupiła. I to był mój błąd, to były moje pierwsze, strasznie przeżywałam, zresztą Karola, pamiętam, wspomina, że jak białe buty, białe mokasyny, więc widzę, że buty sportowe mi się przydają, białe, szmaciane, natomiast te białe mokasyny, bardzo mało w nich chodzę. Kolejne buty, w których często chodzę i lubię i też tam na Instagramie się pojawiają, to są takie klapeczki z Massimo Dutti. Czarne klapki trzeba mieć po prostu, to jest must have. Moje są z wyprzedaży oczywiście z Massimo, mają dwa sezony i jeszcze całkiem ok wyglądają. Jeśli kupujecie klapki, niech to będą zawsze klapeczki, które mają szersze paski, a nie takie super cienkie, bo to kupujecie wtedy na swoje ryzyko, bo tam się gdzieś wpije w stopę i będzie bolało. Takie szersze, nic Wam nie będzie, a rzeczywiście taki czarny klapek zawsze się przydaje. I ja w tych klapeczkach chodzę dużo. Idziemy dalej. Z nowości to mam te klapki, czekajcie, tu mi spadł jeden, mam te klapki z Parfois, pokazywałam. I ja Wam teraz powiem, dlaczego ja kupiłam te klapki. Kupiłam je, będę szczera, bo zastanawiałam się nad kultowymi klapkami Oran marki Hermes w takim kolorze karmelowym, które wszystkie fasjonistki mają i w ogóle cały Instagram ma. Kiedy pokazałam je panu małżonkowi, tak tylko skonsultować, co on na to, powiedział, puknął się w głowę i mówi, 2000 za klapki, to jest jakieś nieporozumienie. I ja jeszcze nie jestem gotowa na te klapki Hermes, choć bardzo mi się podobają na innych dziewczynach, dlatego kupiłam sobie taki zamiennik, substytut, żeby zobaczyć, czy będę w nich dużo chodzić, bo rzeczywiście, tak jak wspominałam, ja cały czas rekomenduję kupowanie
akcesoriów, pasków, właśnie butów, torebek w kolorze karmelowym. To jest bardzo elegancki kolor i on po prostu pasuje do tych wszystkich beży, pięknie z błękitem gra, białym, uwielbiam. No i kupiłam te i powiem Wam, że trochę w nich chodzę, więc zobaczymy, może nastanie taki czas, że skuszę się na te słynne klapki Oran. Jestem też bardzo ciekawa, bo na pewno są tutaj dziewczyny, które mają te słynne klapeczki. Co powiecie, czy one są wygodne, czy tam się przecierają, czy obcierają? Dajcie znać w komentarzu. Mam też te, które polecałam oczywiście polskiej marki Marco Shoes. Bardzo wygodne, w nich przebiegłam pół Rzymu. Czarne też są super. Chodzę w nich. No i słuchajcie, też bardzo lubię i mi się sprawdzają, ale no to nie są buty dla każdego, bo nie każdemu się spodobają. No te moje słynne baleriny. I w nich biegam całą wiosnę, całe lato i pół jesieni, gdzieś tam jak muszę szybko wyskoczyć. I to są buty, które pokazywałam Wam, bo sprawdziłam we vlogach w 2019 roku, a one naprawdę Tory Burch. Cały czas całkiem nieźle wyglądają, niespecjalnie je zniszczyłam, w kolorze szarym, bardzo je lubię i wiem, że kupię na pewno kolejną parę Tory Burch balerin za jakiś czas, jak te już w nich nie będę mogła chodzić. Jeszcze, słuchajcie, całkiem nieźle wyglądają, całkiem fajnie się prezentują, bardzo lubię buty Tory Burch, są wygodne, zresztą mam też bodki, uwielbiam. Buty, które mi się sprawdzają, jeszcze to, słuchajcie, są te czarne, które pokazywałam. Raz i dwa. To są takie buty oczywiście na okazji, nie latam w nich non-stop cały czas. Buty z przodu na paseczek, na takich obcasach, o, w kolorze nude i w kolorze czarnym. I bardzo je lubię i takie buty pasują pięknie do sukienek, gdzie idziecie tam wieczorem na kolację, do takich właśnie długości, których ja nie lubię, 3/4 sukienek pięknie, ale ja też noszę takie buty, na przykład te ze spodenkami krótkimi, lubię. I te buty mi się też sprawdzają. Na pewno jesteście ciekawi opinii, co o tych butach, które niedawno pokazywałam. Espadrille. Espadrille uważam, że jeżeli dobrze znajdziecie dobry fason, to pięknie będą Wam służyć długimi, długimi latami, latem przede wszystkim. I te, słuchajcie, w tych wysokich, bo mówiłam, że są wysokie i rzeczywiście, trochę w nich już chodzę, byłam tam na kolacji z panem małżonkiem, gdzieś tam jeszcze i rzeczywiście jak idę w tych butach, to zwracam uwagę, ponieważ te buty bardzo wydłużają nogi, te moje nogi naprawdę wyglądają ładnie w tych butach i rzeczywiście polecałabym mieć espadrille w swojej szafie, ale niekoniecznie takie wysokie, no bo w tych nie polatam, tak, za dzieckiem małym nie pobiegniecie, no to są takie buty, gdzie idę jak dystyngowana dama prawie, bo są rzeczywiście tutaj wysokie. Może troszkę niższe dziewczyny, ja nie żałuję tego zakupu, bo właśnie to są takie buty, tak sobie myślałam, że nie będę ich tam cały czas z nich latać, tylko na takie właśnie okazje i one mi się fajnie sprawdzają. Mam oczywiście jeszcze, proszę bardzo, te z zeszłego roku, też robią wrażenie, to też są takie buty do sukienek, ja też oczywiście do spodenek je noszę, które, dzięki którym moja sylwetka wygląda na fajną, szczupłą, wysoką i rzeczywiście dodają mi centymetrów i bardzo je lubię. No i jeszcze mam te buciki z Marco Shoes, które też bardzo lubię, bo też właśnie, ponieważ są beżowe, ta stopa, noga, ładnie to wszystko się prezentuje. W nich też trochę pobiegałam ostatnimi tygodniami i są bardzo wygodne, bo mają taki dosyć bardzo wygodny obcas. I to wszystko, jeśli chodzi o te buty letnie, w których zobaczycie mnie najczęściej, bo zarówno widać je na tam moich Instagramach, jak i chodzę w nich prywatnie. To są takie te buty, które chodzę w nich najczęściej. Przechodzimy do torebek. Wydawałoby się, że latem przydałaby się torebka w kolorze białym. Ale to jest błąd. Lepiej jest zainwestować w torebkę w kolorze złamanej bieli, śmietanki, w kolorach takich beżowych, neutralnych, złotych, brązowych, jasnobrązowych, karmelowych, bo takie torebki będziecie korzystać z nich dużo częściej i będą pasowały do wielu więcej stylizacji, nie tylko latem do tej zwiewnej, lekkiej sukienki, tylko właśnie będzie można jeszcze wykorzystać je na przykład jesienią, kiedy słońce świeci i tak dalej. Słuchajcie, ja się o tym przekonałam, miałam jedną białą torebkę, oddałam, bo taka śnieżno-biała biel to nie do końca. Pokażę Wam teraz torebki, które noszę
najczęściej, najwięcej. I to jest ta 9-8-letnia Louis Vuitton Never Full, na którą notabene słyszałam, że nawet zapisów teraz nie ma w warszawskim Louis Vuitton, bo po prostu są wyprzedane. Tak wygląda torebka, która ma 8 lat i która jest noszona mniej więcej od kwietnia do października, bo ja bardzo mocno ją eksploatuję. I teraz macie nowy, ten mój egzemplarz tej nowej, zobaczcie, troszeczkę ta ciemniejsza. Ja jej nie czyszczę, ale widzicie, jak wygląda, naprawdę całkiem nieźle po 8 latach, a tak wygląda ta nowa. I ta kolorystyka pasuje mi do wszystkich takich właśnie wakacyjnych stylizacji, bo to jest właśnie taka złamana biel, taka śmietanka i pięknie mi się to wszystko komponuje. No ale to są Louis Vuitton drogie torebki, tylko że właśnie ten kolor jest neutralny. Zobaczcie, ta jest dużo tańsza, taka wielka moja złota, kto tam mnie zna, to wie, że ją posiadam, bo wielokrotnie była u mnie na moich tam Instagramach. I słuchajcie, to jest taka torebka, do której schowam wszystkie klamoty, tak? Jak jadę z dzieckiem, czy na lotnisko też bardzo dobra. Dobrze mieć taką dużą torebkę właśnie wakacyjną i ona mi się już sprawdza od wielu, wielu sezonów. I widzicie, znowu kolor jest taki złamany złoty, więc też pasuje do tych wszystkich moich jasnych stylizacji i nie tylko latem, ale wczesną jesienią też. Oczywiście dobrze mieć i mi się sprawdza, choć nie noszę go za często, ale mam, no i może też Wam się przyda, koszyk. Słuchajcie, koszyk w tym roku, jak i poprzednim, święcą triumfy, jest dużo różnych markowych koszyków. Ja mam taki niemarkowy, nie wiem, czy to Mango HM. Dostałam go w prezencie i rzeczywiście z niego korzystam, więc taki koszyk też się przydaje. No i słuchajcie, i to są wszystkie moje takie torebki, które noszę latem, bo rzeczywiście najwięcej przydaje mi się ta, bo i ją najczęściej nosiłam, bo rzeczywiście to jest torebka taka, do której wszystko wrzucę, uwielbiam i naprawdę najczęściej chodziłam z nią. Nie mam więcej takich torebek stricte na lato, ale każdy z tych modeli, które pokazałam, no może oprócz koszyka, to mogę sobie właśnie też nosić wczesną jesienią czy wiosną, bo pasuje mi to do stylizacji. Także jeżeli decydujecie się na jakąś taką torebkę, to pomyślcie właśnie o takich neutralnych kolorach, żeby nosić ją dłużej, nie tylko latem. Mi osobiście brakuje torebki w kolorze karmelowym. Tak czuję, by mi się teraz przydała do tego mojego nowego paska Louis Vuitton. I taką torebkę za jakiś czas pewnie sobie kupię, ale na razie jestem zadowolona z tego, co mam. Dobrze, to idziemy dalej do kolejnych akcesoriów. Kolejna rzecz, coś, co potrzebujemy latem, coś, bez czego ja się nie rozstaję, to są oczywiście okulary przeciwsłoneczne. Dodają kobiecie elegancji, tajemniczości. No po prostu, trzeba mieć duże, ciemne okulary, bo naprawdę przydają się nie tylko latem, przez cały rok. Ja mam te z Gucci, uwielbiam je, to jest w ogóle mój taki must have. Nie rozstaję się z tymi okularami. Natomiast poprosiłam zaprzyjaźniony salon optyczny, aby podesłali mi tutaj na potrzeby nagrania takie jakieś dwie fajne, odjechane oprawy. I kto mnie ogląda na Insta Stories, a warto mnie śledzić na Instagramie, ten już widział te okulary. No i to są, słuchajcie, takie oprawy dosyć odważne. I proszę, teraz prezentacja dla Was. Słuchajcie, takie okulary Fendi. I jak się dobrze przyjrzycie, to mają tutaj logotypy, logo Fendi. Także tak, chciałam Wam coś pokazać innego, bardziej właśnie szalonego. I mam jeszcze jedne, Saint Laurent, które też pokazywałam na Insta Stories. I też mi się podobają. I to z kolei są lustrzanki. Także takie, słuchajcie. I też dobrze mieć właśnie drugą jakąś parę okularów, właśnie może w kolorze brązowym. Fajnie to wygląda do właśnie tych moich stylizacji, tych karmelowo, beżowo i tych wiecie jakich. Właśnie mieć jakieś takie brązowe. Ja mam też moje ulubione Ray-Bany, tam w samochodzie są. Trzy pary okularów dla mnie to jest takie właśnie minimum. Jakieś takie jedne bardziej odjechane, jedne klasyki duże, czarne i właśnie w takich delikatnych kolorach brązowych fajnie mieć. Na te oprawy, które pokazałam, mam dla Was specjalny rabat, to zostawiam pod vlogiem. No ale bez okularów, no ja sobie nie wyobrażam. No i też nie ukrywam, że trochę chronią przed
promieniami słonecznymi i tymi zmarszczkami, tak sobie myślę, że jednak mnie trochę chronią. Dobrze, idziemy dalej, słuchajcie, przejdziemy dalej do biżuterii. Ostatnio byłam w salonie biżuterii Sadwa, kto tam mnie wcześniej oglądał, i mam tutaj coś, zrobimy teraz taki mały unboxing. Coś wybrałam, bo potrzebowałam takiej jakiejś wakacyjnej biżuterii, nie tylko na raz, na jeden sezon, ale na więcej sezonów. I tak sobie myślę, że to, co wybrałam, a nie ukrywam, że odgapiłam, bo mi się po prostu podobało na pani Monice, to mam nadzieję, że mi się to przyda. Nie tylko w tym sezonie, ale właśnie będę nosić częściej. I słuchajcie, już Wam pokazuję. Wybrałam to, co miała pani Monika, bo mi się bardzo podobała ta bransoleta z motylkami Sadwa w kolorze właśnie tym niebieskim. Słuchajcie, dlaczego taka? Bo ja mam dużo właśnie tych kolorów niebieskich, białych i to będzie pięknie współgrało, ta bransoleta. I do tego jeszcze wybrałam, uwaga, już pokazuję, żeby mi tutaj razem ładnie to grało, w ogóle ładnie pakują w Sadwie, pierścionek. Też właśnie mało mam pierścionków, a lubię mieć coś na palcu w kolorze właśnie też tym niebieskim. I tak sobie będę nosić, proszę bardzo, z bransoletą, już Wam pokazuję, już ją zakładam. Już zakładam. O, i już mam, cenę zdejmuję i proszę bardzo, mam komplet taki. I tak sobie myślę, że będę nosić właśnie taką biżuterię te latem. Jak mi się sprawdzi, to może też sobie już później zakupię wersję jesienną, bardziej takich brązowych kolorach, ale z tymi moimi właśnie błękitami będzie pięknie grało. Biżuterii generalnie ja mam dużo w kolorze właśnie złota czy pozłacaną, ale chciałam coś innego, coś właśnie, co będzie pasowało i co będę nosiła nie tylko tego lata, ale i kolejnego, a to jest naprawdę taka porządnej jakości biżuteria. Zresztą sama wiem, po tym pokazywałam już wielokrotnie ten łańcuszek, ja cały czas się z nim kąpię, w ogóle pięknie się nosi i się nic nie dzieje, także uwielbiam. Także to jest taki mały mój unboxing, może tutaj z różem to niekoniecznie, ale właśnie z bielą będzie fajnie wyglądało. To, co mi jeszcze się sprawdza i co warto mieć, to słuchajcie, taki szal, szal w kolorze neutralnym. To nie jest szal typowo wakacyjny, to jest szal całoroczny. Ten akurat jest z Gucci, ale taki szal fajnie mieć, czy żeby się przykryć w samolocie, czy żeby dziecko na przykład przykryć w samolocie, czy idziemy na wieczór, mamy czarną sukienkę, czy tam nawet białą i po prostu sobie tak narzucamy na siebie. To jest coś, co się przydaje. I mi się przydaje i Was informuję, że dobrze mieć coś takiego w kolorze czy błękitnym, czy właśnie w takim neutralnym, bazowym, żeby mieć na cały rok szal. Tylko nie może być to szal z poliestru, to musi być szal z jedwabiem, żeby tam przyjemnie Wam się było nim otulić. Wtedy ma to sens. Czyli po prostu inwestujemy w taki szal, możemy go kupić podczas wyprzedaży, znaleźć sobie taki jeden, właśnie troszeczkę większy, nie taki szaliczek chudziutki, tylko jakiś taki większy i fajnie można sobie tym szalem grać do woli, jak się chce. Ja bardzo lubię ten akurat z Gucci, te logotypy nie są jakoś tam widoczne, więc jest ok. I z rzeczy, które mi się jeszcze przydają, i to jest ta nowość, i pasuje mi do stylizacji, no to jest ten pasek Louis Vuitton. Mam go teraz akurat na tej stronie, ale nasze też na tej karmelowej. I to jest rzecz, która mi się przydaje, bo właśnie też pasuje do stylizacji, tylko że to też jest pasek całoroczny, bo on nie tylko na lato, ale też będę go nosić jesienią, zimą. Sprawdza się, przydaje. Alternatywą na przykład są takie paski, widziałam Ralph Lauren ma gdzieś tam na stronach, widziałam dużo taniej, możecie też spróbować właśnie sobie zobaczyć, czy potrzebujecie pasek w kolorze karmelowym, czy Wam pasuje do tych stylizacji, kupić tam taki tańszy pasek i kiedyś pomyśleć może o Louis Vuitton, a może po prostu Ralph Lauren Wam wystarczy i też jest super. I to wszystko, jeśli chodzi o
moje akcesoria te letnie. Mam nadzieję, że się ten vlog podobał i zostawicie łapkę w górę. Szykuję też jesiennego vloga, może też zrobię oddzielnie, dajcie znać, czy chcecie oddzielnie akcesoria i te rzeczy takie właśnie na jesień ubraniowe oddzielnie, a oddzielnie dodatki, a może to połączę w całości, jeszcze zobaczę jak. Piszcie mi, co chcecie oglądać na moim kanale, bo ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze, z reguły to są bardzo miło, tam czasem coś się zdarzy przykrego, ale ogólnie jest tutaj taka fajna rzesza oglądających i ja jestem bardzo Wam za to wdzięczna, że tutaj zostawiacie te łapki w górę, oglądacie. Dziękuję pięknie, czekam na Wasze pomysły co do vlogów jesiennych, bo to już niedługo, wiecie, już z wyprzedzeniem, tu niby połowa wakacji, a ja już myślę o jesieni, także dawajcie znać. Dziękuję pięknie, całuję i do zobaczenia, do następnego razu, pa!